Dzień dobry z deszczem. A właśnie przestało padać. Tak wybieram takie ścieżki, żeby nie było padająco. Albo jeżeli już, to żeby gdzieś ten deszcz zatrzymywał się najpierw na tych wszystkich zielonych liściach. Jest popołudnie, głębokie popołudnie. Cały czas padało, cały czas padało. Witam Was w ten 80. dzień kroków ku mnie samej. Dzisiaj taki dzień, że będzie krótko. Krótko, bo ta środa takie daje mi zmęczenie materiału. I jeszcze te wszystkie moje prace, które muszę wykonać. I ta kurtka, która idzie i szeleści i jest mi w niej gorąco. Bo to niby taka cienka, ale nie przepuszcza wiatru. Wiatru nie ma, jest ciepło. Ale pomyślałam sobie, jak mam cała zmoknąć. Przestało padać. A tu przestało padać. Ale cóż, wszystko mokre. Nogi też mokre. Tak Wam pokazuję, żebyście widzieli, że idę naprawdę bez bucików. Ale to już nie ma co tłumaczyć, bo to już jest we krwi. To chodzenie bez butów. 80. dzień. Witam Was w 80. dniu mojego doświadczania. Wiecie, dopiero mówiłam 70. Już jest 80. I to tak fajnie biegnie. Bardzo fajnie biegnie. Inaczej już jest na drodze. Inaczej się idzie, inaczej się czuje. A teraz się tylko tak będę tak, będzie tak szaleścić mi tutaj. Będzie mi tutaj szaleścić. A jestem w tym miejscu, gdzie znalazłam garnek. Zaraz zobaczymy, czy leży widelec. Chyba jeszcze leży widelec. Ale zobaczymy. Bo może ktoś był, szukał garnka, a garnka nie ma, tylko widelec. No. Co tu jeszcze? O Jezus, jakie tu... Nie wiem, co ja tutaj weszłam. Takie, wiecie, takie są... Takie są, o takie. I ślimaki są takie. Popatrzymy, czy jest widelec. Jest widelec. Jest widelec. Nikt go nie chciał. Nikt go nie chciał. Leży tutaj. Znalezisko widelcowe jest. Niech leży. Co to dzisiaj jeszcze znajdziemy na drodze? Wszystko będzie zależało od tego, jak daleko pójdę i co się otworzy. Jaka przestrzeń się otworzy. Otworzyła się rano dzisiaj z pytaniem o lekkość. Gdzie czuję lekkość? I powiem Wam, że w momencie, kiedy naprawdę, uwierzcie mi, kiedy tak naprawdę traficie w coś, co jest Waszym takim bardzo głębokim doświadczaniem drogi, to jak znajdziecie to coś, to potem przychodzi taka ulga, naprawdę. Bo jak długo można ciągnąć jakieś energie, które zamiast wspomagać, to osłabiają. I to nie jest tak, że to cały czas się pojawia przez te wszystkie lata. Tylko są takie, wiecie, skoki takie, przypominajki. Coś się pojawi i nagle pach wraca. I ty już jesteś dokładnie w tej samej energii. I zaczyna się to, teraz będzie pod górkę trochę, ale to nic. Teraz będzie i zaczyna się wtedy takie, że już się nic inne nie liczy, tylko łeb jest zawsze zajęty tymi myślami, tym rozkminianiem, tym rozkładaniem na czynniki pierwsze. I dopóki nie trafisz i nie znasz sobie sprawy, że masz tę moc sprawczą, żeby z tym, można to powiedzieć brutalnie, skończyć raz na zawsze, no to będzie tak powracać. I to skończenie jest takie fajne. To jak wspominałam dzisiaj rano, że to nie jest tak, że ktoś od nas odchodzi, czy coś się dzieje, tylko po prostu uwalnia się to, co się ciągnęło. Uwalnia się ta, co to, jakieś pająki. Uwalnia się ta energia, którą to ręką trzymać. Może tak będzie wygodniej. I co tutaj dzisiaj mówić? Ja jestem, kochani, cały czas jeszcze w procesie numerologicznym. Dzisiaj powiem Wam, śniło mi się dzisiaj opracowanie mirkowego rysunku neurograficznego. Obudziłam się i
oprócz tego, że zapisałam sobie pytanie, które się pojawiło w głowie, to siadłam i zrobiłam cały opis, który mi się śnił. Powiem wam, że tak mogę chodzić spać, kiedy przychodzi gotowe rozwiązanie. Fajne to takie jest. Ale zrobiłam rano, szybciutko, rach, pach, ciach. No i co? I zaczęło padać. O ludzie, ile jeszcze tej górki? Chyba jednak wolę od rana spacerować. Z tego względu, że jest ta werwa inna od rana. A ja już teraz posiedziałam, zrobiłam kolejne rysunki. I tak patrzę na zegarek. No to już by był czas najwyższy, żeby się przejść. A że moje drogi długie, bo jestem już też kawałek, ale nie chcę dzisiaj, kochani, tak naprawdę nagrywać długo, bo cały czas mówiłabym o tej wytrwałości, bo to jednak jest połączenie i człowiek zdaje sobie sprawę, w jakich innych sytuacjach w życiu wykorzystywał bądź nie wykorzystywał tej wytrzymałości, a to wytrwałości. Było zadanie domowe na moim nowym kursie. Określić, jakim się jest drzewem. I powiem wam, że pierwsze moje wrażenie było takie, że jestem dębem. Ale wczoraj wieczorem tak sobie siadłam już, jak już tam obrobiłam te mirkowe rysunki, tak sobie usiadłam, zamknęłam oczy i wiecie, co mi się pokazało? Halo. Pokazała mi się wierzba. Chyba jednak jestem wierzbą, a nie dębem. Jestem wierzbą. I takie było trochę zdziwienie, ale zobaczyłam wierzbę, tą moją w ogrodzie, tą ściętą, której już nie ma. I tak sobie pomyślałam, nie przychodzi mi żaden dąb. Jak zamykam oczy, to nie pojawia się w obrazie dąb. Pojawia się wierzba. No to odpowiedź jest jednoznaczna. Jesteś, Małgorzata, wierzbą. Będę dalej krążyć koło tego tematu. Będę szukać, będę zgłębiać. Kurczę, zaczęło padać. Zaczęło padać. Na mnie może, tylko szkoda tego telefonu. O tak. Szkoda tego telefonu by był. Jedzie pociąg. Z której strony? Z tej? Czy z tej? Czy z tej? Z której jedzie pociąg? Jedzie pociąg, jedzie. Skądyk? Schodzę z mostu. Standardowo pojedzie pociąg, jak zejdę. Ale ciekawy jestem, z którego miejsca jedzie. Po których torach dzisiaj jedzie? W tą czy w tamtą? No nie mogę tak brać, bo mi pada na telefon. Nadsłuchuję, z której strony jedzie. Chyba tu. Trochę medytacji w deszczu. Będzie wam się odbijało o parasolkę. Z tamtej trąbi. Nie z tej. Z tej. Pocekamy. Pocekamy. Zobaczymy. Jak w dalszym ciągu wytrwałość, no to niech ta wytrwałość będzie. Niech nie będzie zdenerwowania, niech nie będzie irytacji, tylko niech będzie cierpliwość i właśnie wytrwałość w oczekiwaniu nawet. W oczekiwaniu. I tak sobie też szłam dzisiaj już kawałeczek i tak sobie myślałam, czym jest dojrzałość emocjonalna. Zadanie domowe dla was. Na mojej ścieżce zadanie domowe dla was. Czym jest dojrzałość emocjonalna? Co można zrobić z emocją, kiedy się pojawia? Jak z nią popracować? Co jej dać?
Pewnie dam wam jutro rozwiązanie, ale dzisiaj tak będę w pytaniu, czym jest dojrzałość emocjonalna. Jak tak trochę poszukacie i pogrzebiecie i popytacie wujka Google, a może po prostu zadajcie sobie pytanie. Pociągu, gdzie jesteś? No gdzie jesteś w pociągu? Nie ma go. Nie ma. To nic, idę dalej, niech on sobie jedzie, gdzie chce. Zejdę z drugiej strony, może z drugiej strony będzie jechał. Czym jest dojrzałość emocjonalna? Zamykacie oczy, kładziecie sobie ręce na sercu, trochę głębokich oddechów i niech przyjdzie to czucie. Właśnie tak trzeba się uczyć czucia i tego, co przychodzi w pierwsze w myśli, co przychodzi w ciele. Jak zadasz pytanie, czy jesteś dojrzały, czy dojrzała emocjonalnie, co to dla ciebie oznacza, to poczujesz w ciele albo takie wow, albo taki ścisk. Wtedy będziecie wiedzieć, będziecie znać odpowiedzi w zasadzie na każde zadane pytanie. Bo te odpowiedzi są w nas. Są. Zawsze były w nas. Idę znowu dzisiaj tą drogą, co byłam wczoraj. Chyba tak. Ja już nie pamiętam, gdzie ja byłam wczoraj. Naprawdę, uwierzcie mi, że ja wychodzę, idę, jestem w mojej drodze, doświadczam siebie, tych odkryć i czasami gdzieś mi ucieka ta droga, bo skupiam się na znakach, na innych rzeczach. No i tak powiedzielibyście, co to za świadomość, nie? Co to za świadomość, takie uciekanie z drogi. Pada deszczyk, pada, może tak wezmę, moja głowa może moknąć. Niewygodnie tak się trzyma, kurczę. No pada, no co mam zrobić? Pada deszcz. Tak. No i to jest ta lekkość właśnie, to jest ta lekkość. Kiedy idziesz i jesteś radosna i chce ci się uśmiechać i błyszczą ci się oczy. I uśmiechają się usta. I przychodzi to takie lekkie, że nie można powiedzieć udało się, bo udało się to tak jakby człowiek, wiecie, strzelał z lotek i się udało. Ale chodzi o to, że zrobiłam to. Czy ty to zrobiłaś, czy zrobiłeś. I to nie jest żadne udanie się, tylko to jest tak naprawdę wykonanie kawał dobrej roboty. To pokazuje nam, jak my siebie słuchamy, jak umiemy odczytać te wszystkie sygnały, które idą do nas z ciała, jakie się pojawiają emocje. Ktoś by powiedział, co to za zadanie. No to ja zapraszam w taką drogę do takich emocji głębokich. Uwierzcie mi, macie w swoim życiu tak głębokie emocje i takie mocne, które gdzieś prowadzą was na tych waszych drogach. Może tylko jeszcze nie zdaliście sobie sprawy, dlaczego pewne sytuacje zaprzątają wam głowę, dlaczego ciągle wchodzicie w takie same doświadczenie. Dlaczego? Nie ma się co wyśmiewać z innych na drodze, bo każdy z nas ma zapisane swoje do przerobienia. A czasami bywa tak, że żebyś ty mógł czy mogła przerobić swoje emocje, musisz spotkać na drodze na przykład Małgorzatę, która spowoduje, że coś ci się przypomni, albo spowoduje, że pojawią się nerwy, albo jeszcze coś innego. No i to tak właśnie jest, że czasami z reguły potrzebujemy w tych naszych doświadczeniach ludzi, żeby móc odszukiwać i patrzeć, która to emocja, emotion, która to tak działa na nas. Nie wiem, czy mi się chce iść aż tak daleko. No ale to nic, idziemy daleko. A mówiłam, że będę krótko nagrywać, a ja sobie wybrałam drogę. Wybrałam sobie drogę
Powiem Wam, że czasami zastanawiam się, w którą stronę mam jechać, gdzie mam to auto zostawić, żebym znalazła takie moje jeszcze dziewicze ścieżki. Dla mnie oczywiście dziewicze, bo jak się zrobiło soczyście, widzicie to? Po tym deszczu całonocnym i całodniowym, jak się zrobiło soczyście, wszystko się podniosło. Inna droga się zrobiła, taka zielona. W zielonej energii transformacji idę, by czegoś doświadczyć, albo po prostu, żeby iść i oddać się mojemu leniuchowaniu, nic nie mówieniu, nic nie robieniu. Wrócę do domu, to będę dalej obrabiać opisy. Wiecie, jaka to jest sztuka? Z 5 kartek kancelaryjnego papieru, z emocji, z pytań, z odpowiedzi, zrobić eliksir, który będzie miał tylko 2500 słów. No, zajmuje to trochę czasu, ale idzie to zrobić. Naprawdę idzie to zrobić. I tak czuję już, jak układa mi się znowu w głowie i przyjdę do domu. Przyjdę do domu i z wielkim zapałem, albo bez żadnego zapału, będę pracować dalej. Albo sobie już dzisiaj dam spokój, albo. Nie planuję, bo za każdym razem, kiedy coś kiedyś coś zaplanuję, to nie wychodzi. Po co to się tak denerwować? Jesteśmy na parkingu, dużym parkingu. I dzisiaj są auta. Znowu jakaś ciężarówka stoi. Więc to taka, jejku, jaka ogromna. Nie ma plusa i minusa, jakaś inna stoi. Cała, kurczę, ile komarów. No widzicie, tutaj mamy przestrzeń dla chodzących. Dla chodzących. Kurczę, jakieś komary latają. A ja przyszłam kiedyś z któregoś mojego spaceru z jakąś taką czarną kropką na głowie. Oglądam i tak macam ten ekran. A to nie na ekranie, tylko na czole. I nikt nie powiedział nic. To jest właśnie to. I szłam i nagrywałam i też nie widziałam, że mam na czole kropkę. No i co? Gdzie idziemy? Ludzie siedzą na ławeczkach. Poduszeczka dla wędrowca. Można sobie przycupnąć. Idziemy tam, może pojedzie pociąg. No to co? Może być taki dzisiaj, nie? Lajtowy dzień. Ile grubych informacji można podawać? Tak mi dzisiaj już nie przychodzi nic. Umysł rano jest świeższy. Rano jest lepsze połączenie. Można by się było zapytać, z czym tak naprawdę jest lepsze połączenie. Myślę, że ze sobą samą jest to takie, no jest inne, naprawdę jest inne. Tak jak powietrze jest inne i tak też to połączenie i nasze samopoczucie jest inne. Zaczyna padać coraz mocniej. Zabiorę Was jeszcze na tą moją taką prywatną stację kolejową, którą bardzo dobrze znacie. Tam, gdzie są kolorowe ściany. Pobędziemy chwilę. Poczekamy na pociąg i zobaczymy, co się pojawi. I teraz było zaskoczenie dla mnie, bo popatrzyłam w autko, a tam się pan pojawił. Pan się pojawił za szybką. Dobra, teraz chwila przejścia po wodzie, po deszczyku. Trzeba się teraz tak zasłonić, bo tam siedzą ludzie. Pewnie nie chcieliby być, ale nie chcieliby być nagrani. I tak właśnie zrobię, żeby nie było widać. O, tak. Kolejny zakręt, kolejna ścieżka. Powiem Wam, że takie rozwiązania, takie ścieżki, gdzie są obsadzone drzewami, krzakami, no fakt, że tutaj jest droga taka mocno przelotowa, ale jak już wejdę tam głęboko, w te moje pola, to tego nie ma.
ale to jest takie naprawdę cudne rozwiązanie dla tych wszystkich miast. To znaczy się dla tych wszystkich ludzi, którzy chcą trochę ciszy, chciałam powiedzieć, tak, trochę ciszy, trochę spokoju, którzy chcą trochę pobyć, powiedzmy, w tych swoich samotnych wyciszankach. I to jest jak znalazł takie miejsca. Wszędzie powinny takie miejsca powstawać. I to takie długie, naprawdę długie wędrówki człowiek by sobie uskuteczniał. Zastanawiam się, bo... Ale piękna ważka! Ale wielka! Ale wielka! Zastanawiam się, jak wyglądają szlaki świętego Jakuba, jak wyglądają te drogi. Bo jest ich tak dużo, którą wybrać. No, człowiek taki niezdecydowany, ja to taki bliźniak z krwi i kości, nigdy niezdecydowana, co chcę wybrać. Dobra, zaraz będę mogła położyć parasolkę. No już jestem na tej mojej zaczarowanej małej stacji, gdzie jeżdżą albo nie jeżdżą pociągi. O, tak. A, ale komary. Będziemy mieli szczęście na pociąg, czy nie? Sen. Sen, love, sen, 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 sen. Czy to jakieś nowe napisy? Czy ja może czegoś jeszcze, może czegoś nie zdążyłam zauważyć? Ale mokra parasolka tutaj i żeby nie uciekła, jak wiatr zawieje. Syna, syna, syna. Tu jest też syna, czyli sen i a. Tam też sen, a. Nie ma żadnych nowości, żadnych nowych informacji. Wszystko stare, kolorowe. Kolorowe. Jedź pociągu, jedź. Patrzcie, taki dej gadam bez sensu. 22 minuty już. Tak, bez sensu. To tak jest, jak człowiek sobie wziął za zadanie nie wyłączać kamery. Nie wyłączać. Jak pomyślałam sobie, idę i zrobiłam sobie dwupunkt na to, że jest pogoda bezdeszczowa. No i wyszłam, to jeszcze mocno padało. No i jestem tutaj i nie pada, tylko jest takie kropidło, jakby ksiądz kropidłem kropił. I taka wyrwana, wiecie, z tych opisów i z tego tam, wiecie, tych mądrych rzeczy, taka wyrwana. Idę na tą moją świeczkę, ścieżkę doświadczać siebie, kroków do mnie samej i po prostu mam totalną pustkę w głowie. To jest ta lekkość. Niczym nie zaprzątam sobie myśli i po prostu ta transformacja dzieje się sama. Dzieje się. Ja przez to, że przeglądam te rysunki, skupiam się na nich, bo rolą moją, kiedy opisuję rysunek klienta, jest opisanie jego czynności, czyli wyborów, kolorów, dlaczego, tych pytań i odpowiedzi oczywiście, emocji, stanów ciała i tak dalej. Więc w momencie, kiedy skupiam się na obrazie, to tak jakbym cały czas wchodziła w transformację, bo ja dokładnie też, bo moje prace też, dokładnie takie same jak prace klienta, razem ze mną tworzone oczywiście, to cały czas gdzieś ta transformacja jest. Jedzie? Chyba nas kocha pociąg. Mnie kocha. Jedzie! 508 niebieska lokomotywa jedzie. Wagoników bym podniosła do góry, bo liczyłam. 14 wagoników, nie chcę być inaczej. No, to słowo się rzekło. Pociąg przyjechał, wracamy. A tutaj ta stacja mnie nigdy nie zawiedzie. Zawsze sobie trochę postoję. Jedzie. Wracamy. W takim razie, może pojedzie drugi. Raz było tak, że jechał jeden za drugim. Nawet nie miałam czasu, żeby złapać oddech. I po prostu jeden jechał w jedną, drugi w drugą, tak
przez dobrą chwilę jechały pociągi. No tak. Stacja kolejowa zaliczona. Tory też. Idziemy dalej. Idziemy w tej lekkości umysłu, żeby nie zaśmiecać się. Pada, nie pada. Żeby nie zaśmiecać się żadnymi. Może niech on będzie otwarty. Żadnymi zbędnymi myślami, żadnymi zbędnymi, żadną kombinacją, która będziecie mieli trochę chorobę lokomocyjną dzisiaj. Ale to nic. Takie chodzenie, nie wiem, czy to jest chodzenie bez celu, to jest też poznawanie siebie. To jest też zobaczenie, że nie można siebie winić za to, że nic nie płynie na przykład. Że nie wypowiadamy się tak elokwentnie, jakbyśmy chcieli. Już, wiecie, kiedyś może bym się tym martwiła, że włączam kamerę i co? I stop, i nic się nie dzieje. A teraz już wiem, że idę i mogę mówić. Mogę mówić o drodze, mogę mówić o pogodzie, poczekać na pociąg. I też patrzę, jakie stany są we mnie. Co się zmieniło od tego czasu, kiedy byłabym z tego tytułu niezadowolona. Dlaczego teraz jest lekkość? Pojawiają się pytania, jaką drogę przeszłam i czego musiałam doświadczyć, żeby się tego nauczyć. Zawsze można sobie zadać w drodze pytania, bo zawsze przychodzi refleksja. Zawsze się coś pojawia. Mówiłam właśnie dzisiaj, że nie jesteśmy bezemocjonalni i że całe nasze życie i nasze doświadczenia to emocje. Jakkolwiek byśmy nie szli, to zawsze jakaś emocja. To nam przeszkadza, że hałas, że jeżdżą auta, no to już jest jakaś emocja w nas. Komar, autko, ludzie, już ich nie ma, już pojechali. Nie ma. Pusto. Pusto. Jest ławeczka, ale nie siadamy. Nie siadamy. Bo trzeba przejść, ale czy koniecznie chcę po tym żwirze przejść? No dobra, idziemy. Idziemy po żwirze. On jest taki tutaj bardzo żwirowy. Bardzo, bardzo. Bardzo duże kamienie i dają się we znaki małym stópkom. Zawsze można zadawać sobie pytania, co odkrywamy na drodze. O, tutaj też rośnie chmiel. I tutaj są bardzo ładne te szyszki. Ale stąd nie można pozyskiwać szyszek, bo tutaj autka stają i to takie duże. Ależ piękne szyszki. Ja muszę do ogrodu wejść i zobaczyć, jak wygląda chmiel w moim ogrodzie. Patrzcie, jakie piękne szyszki. A u mnie na balkonie takie, mówię wam, wypierduchy małe. No bo no podlewam codziennie, no ale ile można lać tej wody. A tutaj takie ładne. Wszystko dookoła w chmielowych szyszkach. O czym tutaj mówiłam? No właśnie o tym, że można sobie w drodze zadać mnóstwo pytań i szukać odpowiedzi. Czasami szukamy tych odpowiedzi krótko, a czasami potrzebujemy czasu, żeby to okiełznać, żeby się z tym oswoić, żeby zobaczyć, że tak naprawdę nie musimy być idealni dla kogoś. Po co sobie rwać włosy z głowy, żeby stawać na rzęsach, żeby kogoś zadowolić swoim własnym kosztem? Ile kobiet jest takich, które zadowalają swoich partnerów tylko dlatego, że boją się zostać same? Ile jest takich mężczyzn, którzy robią wszystko, bo mają niskie poczucie własnej wartości? No, robią wszystko, żeby ta kobieta jednak z nim była. Bo mają słabe poczucie własnej wartości, bo jest coś, bo szukają matki, bo mają taki wzorzec, a nie inny. I tyle, kochani, rzeczy można odkryć w drodze, na drodze, pod drogą też. Jak można rozumieć pod drogą? Jeszcze tak głęboko nie sięgnęłam. Jeszcze może nie chcę sięgać aż pod drogę. Na razie chcę iść drogą pełną życia, pełną radości.
zobaczcie, i tak idę i gadam o niczym. O niczym, o życiu, bo tak wygląda właśnie życie, tak wygląda droga. I w momencie, kiedy to zrozumienie jest, to życie jest lekkie. Ile razy dzisiaj powiedziałam lekkie? Dużo razy. Fajnie. Niech tak będzie. Zasłaniam dzisiaj trochę drogę, bo mam otwartą parasolkę, ale wolę już ją chyba tak nieść na ramieniu, niż ją mam trzymać w ręce i ręka zajęta, i jedna, i druga, a tak trochę wolności tutaj jest. Kochani, ja dzisiaj będę szła do domu i tak naprawdę żadnej konstruktywnej, mądrej myśli nie powiedziałam. Po prostu idę i doświadczam drogi. Tyle z mojej drogi. Jutro pewnie o poranku będzie mi się chciało podnieść. A teraz taka trochę już zrelaksowana. Będę takim moim troszeczkę szybszym krokiem wracała do moich zajęć. I będę tworzyć kolejne magiczne rzeczy. A jak znajdę jutro taką przestrzeń, to jeszcze zneurografuję sobie mój wyjazd. Zneurografuję sobie drogę świętego Jakuba. I tak, kochani, wdzięczność i jeszcze raz wdzięczność za wszystko, co na drodze. Wszystko to, co prowadzi mnie do zadowolenia, do akceptacji siebie, do ukochania przeszłości. Wszystko jest warte, przede wszystkim warto pochylić głowę i przyjmować z wdzięcznością każde rozwiązanie. Tyle dzisiaj z mojej drogi. Z 80 dnia kroków ku mnie samej. Do zobaczenia jutro.